Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Dzisiaj pytamy o to, czy Unia chce zniszczyć polskie rolnictwo, ale to pytanie jest szersze, nie tylko polskie, ale europejskie rolnictwo, bowiem umowa, która została wstępnie podpisana 28 czerwca tego roku na sam koniec praktycznie działalności starej Komisji Europejskiej, no nie będzie dotyczyła tylko polskich rolników, ale także rolników europejskich. I będziemy o tym rozmawiali dzisiaj z panią Moniką Przeworską, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, i z panem dyrektorem Jackiem Podgórskim, Instytut Gospodarki Rolnej. Dzień dobry państwu. Zacznijmy może od tego, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Otóż, proszę państwa, to jest umowa z czterema państwami Ameryki Południowej, które tworzą wolną strefę handlową. Organizacja gospodarcza, która została powołana w Ameryce Południowej w 1991 roku. Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj. No, wszyscy z nas widzieli te obrazki pampasów argentyńskich, wielkich stad bydła. Wiemy, że Argentyna jest jednym z największych producentów, o ile nie największym producentem wołowiny na świecie. Brazylia również jest państwem o potężnym przemyśle rolniczym. I obawiają się rolnicy nie tylko w Polsce, ale także w Europie, że zwolnienie z ceł żywności stamtąd przywożonych, a ta umowa to zakłada, choć mówi się, że będą pewne kontyngenty, może zniszczyć rolnictwo europejskie, narazić się na zwijanie hodowli, na ograniczenie produkcji i jest to ze szkodą dla rolników, czyli ze szkodą dla państw Unii Europejskiej. Proszę państwa, może posłuchajmy, co pan minister Jan Krzysztof Ardanowski wczoraj mówił na ten temat w portalu wsensie.pl. Sprawa jest złożona, bo na umowie z krajami Mercosur, tymi, które pani wymieniła, to są duże kraje, największe kraje Ameryki Południowej. Ktoś w Europie również zarobi, ale nie rolnicy. To jest taki targ, który się już od paru lat, negocjacje toczą, żeby utworzyć strefę wolnego handlu, żeby sobie wzajemnie sprzedawać produkty bez ceł, bez dodatkowych jakichś opłat i ograniczeń. Tylko co te kraje Ameryki Południowej? Dobre, bogate kraje, to nie są żadni biedacy. To nie jest tak, że my czasami spuścimy głowę i godzimy się na nawet, że coś stracimy, że nie zarobimy, bo ratujemy ludzi przed głodem, na przykład w Afryce. Te kraje są krajami generalnie zamożnymi. I teraz te kraje mają przede wszystkim dużo żywności, dużą produkcję rolniczą i to chcą zaoferować Europie. A Europa, no przecież żywności tam nie wyśle, no bo drewno do lasu raczej trudno jest wozić. Ale chce im sprzedawać samochody, w dużej mierze niemieckie, francuskie, chociaż Francuzi też... Francja była przeciwna. Francuzi też widzą tak, że to więcej straci rolnictwo francuskie, niż zarobi przemysł francuski. No, głównie Niemcy prą. To jest ci, którzy produkują sprzęt gospodarstwa domowego, elektronikę i tak dalej. Ci liczą na to, że tam jest prawie 300 milionów ludzi w tych krajach w Ameryce Południowej. To wielki rynek zbytu. No tak, tylko coś za coś. Po pierwsze, Europa ma żywności swojej właściwie wystarczająco. Może tej wołowiny jest na razie trochę mało i trzeba importować, ale to raczej rozwijajmy produkcję naszą, choćby tą, no polską, tak. tą polską. To jest żywność wytwarzana jednak w warunkach nieprzestrzegania tych wszystkich bardzo wysokich norm, które Europa sobie sama nałożyła. Troska o przyrodę, o krajobraz, o wodę, o glebę, o bioróżnorodność, niestosowanie różnych zabronionych środków chemicznych, terminy stosowania, technologie, które mają jednak dbać o przyrodę i tak dalej. W Europie to wszystko jest, to są ogromne koszty. To my rolnicy to ponosimy. A w Argentynie, w Brazylii tego się nie przestrzega. No właśnie, zanim porozmawiamy z panią Moniką Przeworską, czym może się stać dla producentów mięsa, szczególnie wołowiny w Polsce, podpisanie tej umowy, wejście jej w życie, bo ona jest właściwie na takim pierwszym etapie politycznego porozumienia. Panie dyrektorze, może ogólnie powiedzmy, dlaczego ta umowa może być zagrożeniem dla nie tylko polskiego, ale i europejskiego rolnictwa? Nieco już na ten temat powiedział pan minister, ale może dorzucimy parę szczegółów. Ona, pani redaktor, nie może być zagrożeniem, a będzie realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. To będzie taki topór w rękach kata, nóż wbity w plecy europejskiemu rolnictwu, po prostu sabotaż gospodarczy ze strony Niemiec. Niemcy troszkę jak Judasz sprzedali europejskie rolnictwo właśnie za cenę tego, o czym mówił pan minister Ardanowski. Za to, aby do krajów Ameryki Południowej, do krajów Mercosur, ale nie tylko, bo to nie są tylko te cztery kraje. Tam jest grupa, tam jest grupa 10 krajów, które mają podpisane umowy o wolnym handlu z tymi właśnie czterema zrzeszonymi oraz z Wenezuelą, która obecnie jest zawieszona w prawach
w prawach członka. Mówimy o, jak mówił minister, przemyśle motoryzacyjnym, o samych samochodach, ich częściach, o chemikaliach, o lekach, czyli tych wszystkich branżach, w których to właśnie Niemcy przodują w Europie. Mało tego, kilka lat temu już, zresztą takie listy były kilkakrotnie wysyłane, kiedy Angela Merkel osobiście poganiała, mówiąc kolokwialnie, Komisję Europejską w negocjacjach tej umowy, niejednokrotnie używała takiej frazy: uprzywilejowana pozycja naszej gospodarki, naszych interesów, naszych firm. Myślę, że nie trzeba tutaj tłumaczyć więcej, kto bezpośrednio ma zarobić na umowie Mercosur. Na pewno nie zarobią na tym polscy rolnicy, a poza tym, że ucierpią zarówno polscy, jak i europejscy gospodarze, ucierpią także konsumenci. Nie dość wspomnieć, że w samej tylko Brazylii w ubiegłym roku zarejestrowano możliwość stosowania ponad 150 środków chemicznych, które w krajach Unii Europejskiej są zabronione. Dodatkowo przez tereny państw Mercosur, przez to, że mają one podpisaną umowę o wolnym handlu z innymi krajami Ameryki Południowej, będą mogły do nas napływać towary również z innych krajów. W przyszłości będzie to zagrożenie nie tylko dla sektora wołowiny, ale także choćby dla producentów drobiu, gdzie Polska przoduje na europejskich listach. Już dzisiaj to zagrożenie dla producentów, tak, cukru, mleka, czy choćby etanolu, w którym Polska jest całkiem silna, jeżeli chodzi o jego produkcję. Wołowina jest towarem eksportowym Polski, jeżeli chodzi o produkcję żywności pochodzącej od zwierząt. 90% produkcji polskiej jest eksportowana i to chyba będzie ogromny cios, bo czy wytrzymamy konkurencję, jeżeli pojawi się dodatkowe, bo i tak już dużo Argentyna na rynek europejski sprowadza tej wołowiny, ale jeszcze jeżeli dodatkowe kontyngenty się pojawią, to jak to może się skończyć dla polskich producentów wołowiny? No może się skończyć bardzo tragicznie. Nasi producenci już teraz, patrząc na cenniki, które otrzymują właśnie od rzeźni, które widzą w skupach, patrzą z dużym niepokojem na swoją przyszłość, a dotychczas trzeba podkreślić, że to właśnie nasz sektor, sektor produkcji żywca wołowego, był najbardziej perspektywicznym sektorem, bardzo prężnie rozwijającym się. My na dobrą sprawę w całej Unii Europejskiej wyrośliśmy praktycznie na pozycję niemalże lidera. Wyżej byli w sumie tylko Irlandczycy, którzy naprawdę produkują bardzo dużo, bardzo dobrej jakości i też trzymając w ryzach bardzo z koszta swojej produkcji. My zaczęliśmy produkować, faktycznie musimy eksportować, bo spożycie wewnętrzne mamy niestety na nadal bardzo, bardzo małym poziomie. W związku z czym stawia się przed nami jako jednak bądź co bądź gospodarką, która musi funkcjonować na zasadach działających w całej Unii Europejskiej. W związku z czym nasi producenci spełniają wszystkie bardzo rygorystyczne zasady związane czy z zachowaniem dobrostanu zwierząt, czy też przede wszystkim z troską o środowisko. Bo to... No, mieliśmy ostatnio przykład, jak jedna nielegalna ubojnia zawirowała rynkiem wołowiny w Polsce. Jeden, jedyny przypadek w Polsce taki. Nie tak drastyczny, jak były przypadki w Niemczech czy we Francji, gdzie rzeczywiście mięso skażone było dopuszczone do obrotu. Tutaj chodziło o to, że sztuki, które no miały, nie wiem, złamaną nogę, nie nadawały się do dalszej hodowli, ale zdrowe były tam ubijane, ale nielegalnie, więc mogła się Unia przyczepić. Zdecydowanie tak. Lekarze weterynarii przy tamtym uboju faktycznie nie było i obserwowaliśmy już wtedy kryzys, który naprawdę na wielu kieszeniach polskich rolników bardzo się odbił. Jakby trzeba złapać taki mniej więcej bilans. W 2019 roku w styczniu byliśmy na poziomie 10% więcej ubojów w stosunku rok do roku. Jeżeli spojrzymy na ilość ubojów, które były przeprowadzone na przestrzeni lutego i kwietnia, to był spadek o ponad 12%. W związku z czym no, siłą rzeczy to musiało odbić się na kieszeniach polskich rolników i nagle okazuje się, że my jeszcze z tego kryzysu na dobrą sprawę nie wyszliśmy. Ceny w żywca wołowego naprawdę drastycznie spadły i od co najmniej 6 lat tak dramatycznej sytuacji w skupach nie było, bo ceny w stosunku na przykład do buchaja spadło prawie 2 zł za kilogram w UBC. To są naprawdę ogromne pieniądze. Na to się złożyło naprawdę dużo czynników, nie tylko ten kryzys, z którym mieliśmy miejsce, który miał miejsce w styczniu, także cała sytuacja geopolityczna, czyli to, że Izrael chwilowo nie kupuje, to, że Turcja chwilowo ograniczyła swoje zapotrzebowanie właśnie na wołowinę z Europy. To wszystko przełożyło się na spadek cen. Nasi producenci już teraz patrzą z dużą niepewnością w przyszłość i nagle okazuje się, że pod koniec, po tylu latach negocjacji, po tylu latach sygnalizowania także przez nasze państwo, tego, że nie ma zgody ani polskich rolników, ani polskiego rządu na zawieranie takiej umowy i wprowadzanie jeszcze, włączenie do tej umowy właśnie rynku wołowiny, okazuje się, że jednak ktoś podpisuje taką umowę, no i nie wiadomo, co będzie dalej.
bo okazuje się, że będziemy musieli współpracować i konkurować o rynek zbytu nie tylko z unijnymi producentami wołowiny, ale także właśnie z Brazylią, która jest największym eksporterem wołowiny na świecie. No co jeszcze ważne, jeżeli mogę wejść tutaj słowo ad vocem tej sytuacji ze stycznia w Kalinowie, warto zauważyć pewną szerszą perspektywę tego zjawiska. Otóż kiedy odkryto nielegalne rzeźnie, o czym informował portal choćby Świat Rolnika, odkryto nielegalne rzeźnie w Niemczech, we Francji czy w Czechach, europejska opinia publiczna nie raczyła dowiedzieć się tego z europejskiej prasy, z europejskiej telewizji. Natomiast sytuacja z Kalinowa, przez to być może, że nasz rynek jest właśnie tak prężnie rozwijającym się, tak dynamicznie budzącym się do życia rynkiem wołowiny, poniosła się jednak po niemalże wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także dotarła do naszych zagranicznych odbiorców, co myślę, że tutaj zgodzimy się, zapoczątkowało fazę tych spadków. Dzisiaj rzeczywiście ta wołowina jest o średnio 2 zł na kilogramie tańsza. Wołowina może nie. Sam żywiec wołowy. Tak, żywiec. Proszę państwa, zapewniają politycy Unii Europejskiej, odchodzący również komisarz do spraw handlu, że w umowie będzie zastrzeżenie, że Unia będzie wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności przestrzegała, że będzie zasada ostrożności, czyli władze publiczne będą miały prawo do działania w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt w obliczu postrzeganego ryzyka, czyli załóżmy, że Polska stwierdzi, że ta eksport tego towaru jest zagrożeniem, i nawet jeżeli analiza naukowa, jak piszą w tych dokumentach, nie jest ostrzegająca, to państwo będzie mogło sobie pozwolić na to, żeby wstrzymać taki eksport. Również mają być utrzymane restrykcje, jeżeli chodzi o żywność, która jest produkowana na bazie GMO. Ale proszę sobie wyobrazić, że dziennikarze The Guardiana zrobili śledztwo takie dziennikarskie i okazało się, że w ciągu 2 lat do Wielkiej Brytanii sprowadzono 1 000 000 kurczaków zarażonych salmonellą. W ciągu 2 lat Brazylia z eksportu kurczaków osiąga około 750 milionów dolarów rocznie dochodu. I o ile w Wielkiej Brytanii i w krajach Unii Europejskiej te wskaźniki zatrucia salmonellą czy skażenia salmonellą drobiu to bardzo są niskie, od 1,5% do 2%, o tyle w Brazylii osiągają nawet 20%. I teraz jakie mamy, jeżeli już dojdzie do tej umowy, jakie mamy zabezpieczenia, że rzeczywiście taka żywność, jak te kurczaki z Brazylii zatrute salmonellą, nie trafią na nasz rynek, nie trafią do naszych kuchni? Jakie zabezpieczenia teoretyczne? Mm-hmm. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji, która miała miejsce 2 lata temu na rynku zbóż, bardzo paralelna sytuacja dotyczyła wywozu kontyngentów bezcłowych zboża z Ukrainy na teren Unii Europejskiej. One wówczas miały zostać, tak obiecywała Unia, zarzekała się, że tak będzie, zostać rozdystrybuowane do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wpływały one przez Podlasie na tereny Unii. Dodatkowo miało być to zboże, które jest absolutnie wolne od środków zakazanych w Unii Europejskiej. Faktycznie okazało się, że te środki zwiększające wydajność z hektara w tym zbożu się znajdowały. Całe to zboże trafiło na tereny województwa podlaskiego i województwa lubelskiego. Spowodowało to, że polscy rolnicy nie mogli sprzedawać tam swojego zboża, wobec czego mnóstwo gospodarstw, mówiąc wprost, splajtowało. Zboże oczywiście nie zostało rozdystrybuowane do innych krajów Unii Europejskiej. Mówię to po to, aby pokazać, jak bardzo Unia nie przykłada wagi do tych swoich różnych obostrzeń, które nakłada na tego typu import towarów. Jestem przekonany, że w przypadku umowy Mercosur, dopóki będzie się to opłacało niemieckiej gospodarce w tej działce przemysłowej, o której mówiliśmy, to Unia jednak będzie przymykać trochę rękoma Niemiec oko na właśnie wszelkie tego typu nadużycia. W innym przypadku mięso pochodzące z Brazylii nie mogłoby trafić na europejski rynek, a jednak trafi. Ja spojrzałam tutaj pod 2 kątami jakby na taką sytuację. Przede wszystkim bezpieczeństwo, bo wiadomo, że dla nas wszystkich bezpieczeństwo konsumenta jest rzeczą najważniejszą, ale jest także konkurencyjność. Drodzy państwo, producenci drobiu, producenci żywca wołowego będą musieli współpracować i konkurować o rynek cenowo, jeżeli w ogóle funkcjonujemy na innym poziomie restrykcji. To, o czym pan dyrektor tutaj właśnie wspomniał, środki ochrony roślin, które są w Europie niedozwolone, tam są powszechnie stosowane, zdecydowanie obniżają koszt wyprodukowania jednej tony konkretnej paszy, wpływają także na obniżenie kosztów produkcji samego żywca wołowego. Jeżeli państwo macie z tyłu głowy to, jak wyglądają polskie produkcje, drodzy państwo, to są gospodarstwa przede wszystkim rodzinne, czyli nie do końca jeszcze wszystkie są zmechanizowane, a nawet jak są w pełni zmechanizowane, to jednak koszt ochronności... Za chwileczkę dokończymy sprawę bezpieczeństwa żywności i połączymy się także z panem doktorem Kuźmiukiem, europosłem, który się sprawami
sprawami rolnictwa jako europarlamentarzysta zajmuje. Zapytam, jak doszło do tego, że tak przyspieszono na końcówce Komisji Europejskiej tę umowę. Spotkamy się z państwem za kilka chwil i dowiemy się wtedy, czy możemy jako konsumenci dowiadywać się, co jemy w restauracjach, w barach, skąd pochodzi to mięso, czy tylko w sklepach, gdzie jest to napisane na metce. Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Czy Unia chce zniszczyć polskie rolnictwa, a dokładniej mówiąc europejskie rolnictwo, ponieważ podpisana 28 czerwca wstępnie, bo to jest tylko na poziomie politycznym, jeszcze szczegółów nie ma, umowa z 4 krajami Ameryki Łacińskiej, jednymi z większych producentów żywności, a szczególnie wołowiny, drobiu, zakłada, że no, może sprawić wiele kłopotów Polsce. Rozmawialiśmy przed chwilą z panią Moniką na temat bezpieczeństwa żywności, bo to jest tak, że jeżeli zostanie sprowadzona żywność z tych krajów do Polski i kupią je restauracje, bary, jakieś firmy, które przetwarzają tą żywność i konsument na miejscu ją je, to on praktycznie nie wie, skąd ona pochodzi. Tylko mamy obowiązek, jeżeli kupujemy w supermarketach, w dyskontach i one są pakowane, tam tylko się umieszcza kraj pochodzenia, prawda? Dokładnie tak. Znaczy, coraz częstsza jest taka praktyka wśród konsumentów, że jednak dociekają i sprawdzają, skąd jest to mięso. Niemniej jednak w przypadku akurat wołowiny takiego zagrożenia, że tego mięsa dużo do Polski trafi, no nie jest to duże zagrożenie. Dlatego, że w Polsce generalnie tej wołowiny niestety na razie jemy mało. No, ale drób jest już poważniejszy. Ale drób jest, tak, zdecydowanie. Mhm. Jeśli chodzi o drób, to tutaj tutaj zagrożenie jest zdecydowanie większe. My jako przedstawiciele sektora wołowiny bardziej obawiamy się tego, że jednak z Unii Europejskiej do Unii Europejskiej napłynie ogromna ilość taniej wołowiny, która po prostu wyprze naszą wołowinę, w związku z czym bardziej martwimy się o to, w jaki sposób nasi producenci mieliby odnaleźć się, spełniając wszystkie restrykcyjne wymagania Unii Europejskiej, na właśnie tym rynku i konkurować z producentami z tamtych państw. Z naszej perspektywy wygląda to w ten sposób, że jeżeli konsument jest zainteresowany jakością jako taką, to fantastycznym rozwiązaniem są systemy jakości. I to faktycznie coraz więcej restauracji, generalnie cały rynek Horeca, coraz większą uwagę kładzie na systemy jakości zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, które jednak w sposób jasny określają, skąd pochodzi ta wołowina i czy została wyprodukowana zgodnie z wszystkimi. Mamy już na linii pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, europosła Prawa i Sprawiedliwości w nowym Parlamencie Europejskim, ale także w poprzednich kadencjach. Dzień dobry, panie pośle. Witam, panie redaktor, witam telewidzów. Pan na pewno jest znacznie bardziej lepiej zorientowany niż my. Cóż takiego się wydarzyło w Brukseli, że na końcówce swojej działalności Jean-Claude Juncker i Komisja Europejska tak przyspieszyła tempo i umowa, która była negocjowana od 20 lat, nagle błyskawicznie została, pomimo sprzeciwu kilku państw, podpisana? Rzeczywiście dziwna sprawa, bo tak naprawdę my od połowy kwietnia, mimo tego, że byliśmy parlamentarzystami, to nie pracowaliśmy. Ostatnie posiedzenie Parlamentu Europejskiego odbyło się właśnie w połowie kwietnia. Jeszcze wcześniej zakończyły się w zasadzie prace na poziomie komisji parlamentarnych, a więc także nie pracowała komisja rolnictwa. No i właśnie w czerwcu dowiedzieliśmy się, że ta umowa została sfinalizowana. Ja przypomnę tylko, że te negocjacje rozpoczęły się w roku 2000, a więc no, mija 19 lat od momentu ich rozpoczęcia i nie bardzo wiadomo, dlaczego nagle komisja doznała takiego przyspieszenia i zdecydowała, żeby w tym okresie, kiedy parlament nie pilnuje, nie pracuje i nie sprawuje tej swojej funkcji kontrolnej, żeby taką umowę podpisać. Zwłaszcza, że jak doskonale wiemy, kilka krajów rzeczywiście podpisaniu tak pośpiesznym tej umowy się sprzeciwiało. Tutaj jest nie tylko Polska, ale także Belgia, no i najważniejsze Irlandia, a najważniejsze, że sprzeciw wyraził także rząd francuski, a mówiąc precyzyjniej prezydent Macron, i to zrobił na piśmie. Więc ja myślę tak, że Parlament Europejski powoli zaczyna się dopiero organizować. Właśnie wróciłem z jego posiedzenia. Mamy przewodniczącego i wiceprzewodniczących. W następnym tygodniu konstytuują się składy personalne komisji i kierownictwa. No ale to, pani redaktor, tak się składa, że sierpień to jest okres urlopowy, więc pracę merytoryczną, jak sądzę, rozpoczniemy dopiero we wrześniu. Pewnie do tego czasu się nic takiego nie wydarzy.
My oczywiście będziemy żądali od Komisji Europejskiej wyjaśnień. Myślę, że ta umowa tak prędko nie wejdzie w życie, zwłaszcza, że mówiąc szczerze, nawet kraje członkowskie, z tego co wiem od pana ministra Ardanowskiego, nie dysponują ostatecznym tekstem tego porozumienia. A tłumaczone jest tak, dopiero, tak. No właśnie, więc tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co tam jest zawarte. No można się tylko spodziewać, bo niestety te umowy podpisywane przez Unię Europejską mają taki charakter, że próbuje się oddać ten rynek rolniczy w zamian za zyski Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o obszar przemysłu. I ta umowa też jest, jak sądzę, tak skonstruowana, że otwieramy się w tym przypadku na kraje Mercosuru, wielkie potęgi rolnicze, bo Brazylia i Argentyna są takimi potęgami, a w zamian za to, jak sądzę, negocjatorzy uzyskali wpływy, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową i otwartość tamtych rynków na produkcję przemysłową. I o ile zapewne całościowo ta umowa jest korzystna dla Unii Europejskiej, no to w tej części rolniczej jest pewnie niekorzystna dla tych, którzy w dużej mierze opierają się na rolnictwie. I co więcej, mają tak skonstruowany bilans handlowy, że akurat w obszarze rolnictwa i przetwórstwa żywności mają nadwyżki. A tak jest w przypadku Polski. Podobnie zresztą w przypadku Francji i Irlandii. Więc te kraje będą protestowały i ja, mówiąc szczerze, jestem głęboko przekonany, że te protesty jednak dadzą rezultaty. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, we współczesnym świecie ten swobodny handel no, jest taką rzeczą postępującą, tylko to nie może być tak, że te umowy są po prostu asymetryczne i bardzo wyraźnie zyskują kraje uprzemysłowione, a tracą kraje, które, dla których rolnictwo jest ważną częścią gospodarki. A w przypadku Polski tak właśnie jest. No właśnie, bo mówiąc o tej umowie, o jej podpisaniu, Jean-Claude Juncker powiedział, że to jest historyczny moment, bo kraje Mercosur postanowiły otworzyć swoje rynki dla Unii Europejskiej i dzięki temu Unia Europejska zaoszczędzi prawie 4 miliardy euro ceł rocznie, bo rzeczywiście to, co sprowadzano do Ameryki Łacińskiej z Unii Europejskiej, czyli samochody, części samochodowe, farmaceutyki, odzież, obuwie, chemikalia, no były obłożone cłami od 14 do 35% w przypadku samochodów. No ale ktoś mówi, że sprzedano setki tysięcy europejskich rolników korporacjom i przemysłowi, które tylko i wyłącznie na tym zyskają, więc to jest rzeczywiście niepokojąca sytuacja. To prawda, panie redaktor, ja słyszałem pani poprzednią rozmowę i tu jest oprócz tej nierówności, asymetrii pomiędzy tą częścią rolniczą i częścią przemysłową jest jeszcze jedna ważna rzecz. No wiemy, że te kraje, które obejmuje ta umowa, no mają zdecydowanie niższe standardy, jeżeli chodzi o tak zwany dobrostan zwierząt, czy w ogóle sposób produkcji rolniczej, używanie środków chemicznych, środków ochrony roślin. Wszystkie te rzeczy w Unii Europejskiej są na niesłychanie wysokim poziomie. To oczywiście oznacza bardzo wyraźne podwyższenie kosztów produkcji, zarówno produkcji roślinnej, jak i produkcji zwierzęcej. I w związku z tym ten import z takich krajów jak Brazylia, Argentyna, ten import rolny jest w oczywisty sposób znacznie tańszy niż produkcja rolnicza w Unii Europejskiej. No ale jeżeli podwyższamy tego rodzaju standardy w Unii Europejskiej, choćby dobrostanu zwierząt, to powinniśmy oczekiwać, że jesteśmy w stanie handlować ze światem, ale pod warunkiem, że spełnia identyczne standardy. Jeżeli tego nie pilnujemy w tych umowach, to oznacza, że skazujemy europejskie rolnictwo na degradację, bo od rolników europejskich wymagamy tego, co oczywiście podraża koszty wytwarzania. Natomiast w krajach trzecich, no siłą rzeczy nie jesteśmy tego wszystkiego dopilnować, no jakby skazujemy się na władze sanitarne, weterynaryjne tamtych krajów, a wiemy skądinąd, że tego typu administracje nie są tam zbyt rozbudowane i restrykcyjne. W tym komunikacie mówiącym o porozumieniu między Unią Europejską a państwami Mercosur mówi się, że zostały uzgodnione porozumienia. A proszę nam powiedzieć, jakie są tryby zatwierdzania tego przez Unię Europejską? To znaczy, czy końcowy kształt umowy musi być najpierw przegłosowany jednomyślnie przez Radę Europejską, czyli przez wszystkich przywódców Unii Europejskiej,
wszystkich, no już wtedy chyba 27 premierów, bo już będzie Wielka Brytania chyba poza Unią. Panie redaktor, niestety te czasy jednomyślności już się skończyły razem z traktatem lizbońskim. Więc te jednomyślności... Weto nie może, żadno z państw nie może zgłosić weta do takiej umowy? Absolutnie zawetować. Natomiast pani, no są te instytucje mniejszości blokujące i mówiąc szczerze, jeżeli mówimy o porozumieniu, bo ten handel na dotychczasowych warunkach, przy tych wysokich cłach, o których pani już mówiła, to jest rocznie import i eksport, a więc ruch w obydwie strony, to jest kwota około 100 miliardów. Można się spodziewać, że jeżeli znikną cła i te ograniczenia tak zwane pozataryfowe, no to ten handel będzie gwałtownie rósł. A więc mówimy o olbrzymich kwotach obrotu rzędu, no, jak się spodziewam, bardzo szybko pewnie rozmiary tego handlu się podwoiły. To oczywiście w jakimś sensie jest korzystne dla obydwu stron tego porozumienia, tylko właśnie ta asymetria jest no, dosyć przerażająca. Więc moim zdaniem w takiej sytuacji, przy tak wielkich kwotach, no jednak musi dojść do jakiegoś konsensusu. To nie może być tak, że Unia Europejska to porozumienie ostatecznie zatwierdzi i ono będzie bardzo korzystne dla tych krajów uprzemysłowionych, no powiedzmy sobie otwartym tekstem, głównie dla Niemiec, bo to Niemcy produkują samochody i je sprzedają bardzo mocno za granicę. To nie Niemcy mają rozbudowany przemysł chemiczny, a i o produkty chemiczne także chodzi. Farmaceutyki. To Niemcy mają rozbudowany także przemysł wytwarzania maszyn rolniczych, bo i o maszyny rolnicze tutaj chodzi. Więc wygląda na to, że to będzie bardzo korzystne właśnie dla tych krajów bardzo mocno uprzemysłowionych, a zdecydowanie mniej korzystnych dla których rolnictwo jest ważne. A ja czy może być taka sytuacja... Przepraszam bardzo, panie pośle, czy może być taka sytuacja, że ostateczną decyzję jednak w kwestii przyjęcia czy kształtu tej umowy będzie podejmował Parlament Europejski, czy nie? No zapewne Parlament Europejski będzie w tej sprawie wyrażał swoje stanowisko i po tym, co pamiętam z debat, bo debaty na temat właśnie tej umowy były, tylko one były w takim tonie, że negocjacje trwają. No i jeszcze będą długo trwały, więc nie miały charakteru alarmistycznego. Mówiąc szczerze, nikt nie spodziewał się, że właśnie w tej przerwie, kiedy parlament nie pracuje, ta umowa na poziomie politycznym zostanie zawarta. Oczywiście pan Juncker bardzo szybko się tym pochwalił w sytuacji, kiedy pogarszają się stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Tu jest bardzo silne napięcie i pojawiają się już pewne elementy restrykcji. To pochwalenie się no taką umową, która będzie dotyczyła około 800 milionów konsumentów, 500 milionów po stronie unijnej, 300 po stronie krajów Mercosur, no to jest osiągnięcie nie lada. Tyle tylko, że jest to, tak jak powiedziałem, osiągnięcie na poziomie politycznym, natomiast skutki gospodarcze, w tym te negatywne, są bardzo nierównomiernie rozłożone na kraje członkowskie. I w związku z tym to jest po prostu nie do przyjęcia. Panie pośle, bardzo dziękuję. Będziemy się przyglądać od jesieni, kiedy pełną parą ruszy praca Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Myślę, że jedna z pierwszych spraw na Komisji Europejskiej. Jak to będzie wyglądało? To będzie ocena tej umowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, kłaniam się. Proszę państwa, no właśnie, jesteśmy tą stroną, która tak jakby właśnie jest nieproporcjonalnie w tym całym interesie uwzględniona, bo ta umowa w takim kształcie, w pierwotnym kształcie, jakim przedstawiona została przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, no jednak zagraża rolnictwu, ale z drugiej strony, no przecież my też powinniśmy na tym zyskać, bo import do nas z tych krajów też będzie bezcłowy, ale jeżeli się okazuje, że głównie sprowadzaliśmy z Ameryki Południowej czekoladki, wyroby cukiernicze, wina, napoje spirytusowe, napoje bezalkoholowe, jeżeli się okaże, że w tej umowie mają być chronione tak zwane produkty wysokiej jakości, które zostały oznaczone przez Unię Europejską jako charakterystyczne dla danego kraju, ale to jest ser z Belgii, piwo z Niemiec, szynka z Włoch, węgierski Tokaj, no i polska wódka, ale polska wódka jest głównie już produkowana przez koncerny zagraniczne, więc to, czyli nie, zupełnie nieproporcjonalnie straty i zyski z tej umowy mogą wyglądać dla Polski. Zdecydowanie tak. No, i zaraz o tym porozmawiamy. Chciałam zachęcić państwa, żeby zostać z nami, bo to jest bardzo ciekawa sprawa i za kilka minut do tego tematu wrócimy.
Czy Unia chce zniszczyć polskie, a właściwie europejskie rolnictwo? To jest gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, 28 kwietnia przewodniczący Komisji Europejskiej, jeszcze wówczas Jean-Claude Juncker, poinformował, że zawarte zostało porozumienie, wstępne porozumienie, bo umowa jeszcze nie została podpisana, między czterema państwami Ameryki Południowej a Unią Europejską o zniesieniu ceł, udostępnieniu rynku Unii Europejskiej dla produktów pochodzących z czterech krajów Ameryki Południowej i rynku Ameryki Południowej dla produktów pochodzących z Unii Europejskiej. Ale to wcale nie jest tak wesoło, jak nam się wydaje, że handel będzie się rozwijał i wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. Rozmawiamy o tym od kilkunastu, a właściwie kilkudziesięciu minut z panią Moniką Przeworską z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i z panem dyrektorem Jackiem Podgórskim, Instytut Gospodarki Rolnej. Rozmawiamy o tym, jakie niebezpieczeństwo z sobą niesie ta umowa. I właściwie rozmawialiśmy o tym, że to jest nieproporcjonalne, to znaczy możemy więcej stracić niż zyskać na tej umowie jako kraj, ale także inne kraje europejskie, dlatego że jeszcze przed podpisaniem tego wstępnego porozumienia premier Morawiecki razem z kilkoma premierami z Unii Europejskiej podpisał list wzywający Komisję Europejską, żeby jednak się powstrzymała w tym ostatnim okresie jej działania od tego typu działań, ale ten list nie przyniósł skutków i tutaj radośnie Jean-Claude Juncker oznajmił, że wspaniały historyczny moment, bo rynek czterech krajów Europy, Ameryki Łacińskiej został otwarty dla wielkich koncernów, głównie samochodowych, farmaceutycznych i chemicznych europejskich, a w zamian za to zaleje nas żywność z tamtych krajów. Na czym ta nieproporcjonalność polega? No cóż, przede wszystkim w cień do kąta zostały zepchnięte te kraje, które nie są na tak wysokim poziomie uprzemysłowienia jak te najbogatsze gospodarki starej Unii Europejskiej, czyli no zdecydowanie jednak Niemcy tutaj przodują. Także Francja jest bardzo silna, ale jednak w ogólnym bilansie straty dla francuskiego rolnictwa będą tutaj dużo większe niż potencjalne zyski dla choćby przemysłu motoryzacyjnego. Mogłaby na tym zyskać Wielka Brytania, gdyby nie dzisiejsza sytuacja polityczna. Gdyby nie negocjowany Brexit, faktycznie tylko Niemcy rzeczywiście zyskają na tej umowie. Polska i wszystkie kraje, które wchodziły w tej naszej wielkiej grupie do Unii Europejskiej, ale także te, które wchodziły potem. A kraje południa Europy, Włochy, Hiszpania, Grecja. Również nie mają aż takiej siły przebicia, aż tak silnie rozwiniętego przemysłu, aby na tej umowie coś rzeczywiście ugrać. Ja mówiłem w pierwszej części programu o tym, że Angela Merkel wprost mówiła o tym, że chodzi tutaj o realizację naszych, czytaj niemieckich, partykularnych interesów. I tak też ta umowa wygląda. Ona zapewne tak będzie właśnie skrojona. My czekamy na tłumaczenie. Natomiast jestem przekonany, że właśnie takie zapisy promujące wprost gospodarkę niemiecką w tej umowie się znajdą. Nie dziwi mnie to, przyznam szczerze, patrząc na inne umowy, które Unia na przestrzeni lat negocjowała, czy choćby w czasie naszego wejścia do Unii Europejskiej, przecież to między innymi przez głosy strony niemieckiej dopłaty bezpośrednie dziś w gospodarstwach rolnych rozkładają się w Europie tak, a nie inaczej. Oczywiście znów z niekorzyścią dla Polski jako nowego państwa. Skończmy temat tej umowy i wróćmy jeszcze do dawnych czasów, kiedy w 2003 roku Polska zakończyła negocjacje z Unią Europejską i nie udało nam się uzyskać takich samych dopłat dla polskich rolników, jakie obowiązywały wówczas w Europie Zachodniej, w tych krajach Europy Zachodniej, do których mieliśmy dołączyć w ramach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Udało nam się trochę z kwotami mlecznymi, ale straciliśmy przemysł cukrowniczy w zamian za to. I właściwie do dzisiejszego dnia jak to jest z tymi kwotami dla rolników? Dostają tyle samo, co europejscy koledzy, czy nie? Oczywiście, że nie. Ta dysproporcja jest widoczna i to bardzo, bardzo widoczna. Poza tym no jednak funkcjonują w Unii Europejskiej takie przepisy, które w sposób prosty uniemożliwiają jakby dopłatę do samej produkcji. Do prowadzenia zdecydowanie tak, ale do rozwijania niekoniecznie. Tutaj ten magiczny drugi filar. My jednak opieramy wypłaty głównie o pierwszy filar, ale mówię, tutaj dysproporcja jest naprawdę ogromna. Czyli nie ma dopłat na rozwój gospodarstw, tak? Dobrze zrozumiałam? Drugi filar jest jakby skonstruowany i skrojony po to, żeby faktycznie produkcję jako taką rozwijać. Niemniej jednak dopłaty są skonstruowane w taki sposób, że jednak dopłata bezpośrednia jest do hektara, a nie jest to w żaden sposób skorelowane z tym, że jeżeli ktoś produkuje wydajniej, wydolniej, lepiej, to dostaje takich pieniędzy więcej. Ale rolnicy z innych krajów Unii Europejskiej dostają rolnicy więcej. Rolnicy z Unii Europejskiej sygnalizują, że jednak w
ich państwach możliwości takie się znalazły. Często dopłaty pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, nie z Komisji, nie z Unii Europejskiej. W tej wypowiedzi pana ministra Danowskiego, którą pokazaliśmy w pierwszej części odnoszącej się do tej umowy z krajami Ameryki Łacińskiej, mówi, że właściwie no, Unia Europejska powinna dbać o to, żeby zwiększała się produkcja w krajach Unii Europejskiej, a nie żeby zwiększał się import żywności do krajów europejskich. Jednym z takich sposobów mają być dopłaty dla zwierząt chowanych w wyjątkowym dobrostanie, co zapowiedział na konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński, a co spotkało się, no sami państwo wiedzą, z jakim przyjęciem. Przypomnijmy tę wypowiedź. To jest sprawa szczególnego wsparcia tych gospodarstw rolnych, które będą po pierwsze hodowały zwierzęta, które tu się rodzą, czyli można powiedzieć własnego chowu. Hodowały w oparciu o własne pasze. Zapewniały im tak zwany dobrostan. I w zamian za to otrzymywały bardzo poważne wsparcie. Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. Ale może być więcej. Państwo zapewne pamiętają te żarty, ten śmiech, kpiny z tego, co prezes powiedział na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Miało to miejsce przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przed majem, przed 26 maja. A posłuchajmy, co teraz wczoraj na ten temat powiedział minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski. To, co zapowiedział premier prezes Kaczyński, czyli wsparcie finansowe dla świń i dla krów, które zostało tak obśmiane, krowa plus, świnia plus, rechot jeszcze w uszach do tej pory słyszę, to sobie nawymyślali, to będzie realizowane. Komitet monitorujący PROW na lata 14-20 na mój wniosek przyjął tydzień temu to, co zaproponowaliśmy. Będą dopłaty i do świń, i do krów. Oczywiście to nie jest za Bóg zapłać. To jest za to, że rolnicy będą mogli otrzymywać, utrzymując zwierzęta w warunkach podwyższonych standardów, czyli takie, gdzie te zwierzęta w sposób bardziej naturalny żyją, tam będą dopłaty i to spore dopłaty. Ale i one dotkną, będą również dotyczyły bydła mięsnego. Pani Mońko, może wyjaśnimy widzom, jakie gospodarstwa mogłyby uczestniczyć w tym programie? To znaczy, jak wygląda struktura gospodarstw hodujących świnie, hodujących bydło w Polsce? To są wielkie fermy w przewadze, nie wiem ile procent produkcji one dają, a te mniejsze, bo rozumiem, że te pieniądze mają trafiać do rolników, którzy mają parę, kilkanaście tych sztuk bydła, które się pasie na łąkach, zdrowy, tak? Proszę nam to wyjaśnić. Z tych doniesień medialnych, które jakby trafiają do nas, jest tego, co płynie z Ministerstwa Rolnictwa, jasno wynika, że jednak wsparcie trafi przede wszystkim do gospodarstw rodzinnych, czyli do tego modelu, o którym generalnie polskie rolnictwo się opiera, ponieważ to właśnie takie gospodarstwa, małe gospodarstwa rodzinne przywiązują ogromną uwagę do dobrostanu zwierząt. No i przede wszystkim w takich gospodarstwach ten dobrostan i te warunki, które stawiać będzie ministerstwo, będą najłatwiejsze do zrealizowania. No i trzeba też jakby z tyłu głowy mieć to, że w takich właśnie gospodarstwach koszty produkcji, koszty i nakłady ponoszone na taką produkcję są zdecydowanie większe niż w przypadku wielkotowarowych ferm przemysłowych. Stąd też uważam, że jednak takie wsparcie, takie dofinansowanie będzie znaczącą, że tak powiem, jednostką w budżecie takiego gospodarstwa domowego. Czy można powiedzieć, że mięso ze zwierząt hodowanych w takich gospodarstwach, ze świń, z krów, można zaliczyć do kategorii żywności ekologicznej? Jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to jest jakby zupełnie odrębna kwestia, ponieważ istnieje jasno sprecyzowany zbiór wymagań, które precyzują, co gospodarstwo musi zrobić, żeby faktycznie pod ekologię i pod certyfikat ekologiczny jako taki uzyskać taki certyfikat i nim się generalnie markować. Niemniej jednak z tych przesłanek medialnych jakby wynika, że wymagania, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, są bardzo zbliżone do tego certyfikatu, więc po części zdecydowanie tak. Czyli ta produkcja z tych gospodarstw mieści się gdzieś między tą produkcją z wielkich, olbrzymich ferm, gdzie to właściwie w takim technologicznym, bardzo zmechanizowanym trybie te zwierzęta są hodowane, a między gospodarstwami ekologicznymi, gdzieś tak pośrodku. Panie dyrektorze, jak duże te kwoty mogą być, jak pan sądzi,
jak rolnicy na tym wyjdą. No, nawet nie muszę sądzić. Zdaje się, że wczoraj wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki ogłosił, że rolnicy będą mogli w ramach tego programu dostać jednostkowo od sztuki nawet do 1000 zł, w zależności od tego, jak wysokie warunki dobrostanowe będą zachowywane. To jest niezwykle istotne, kiedy weźmiemy sobie pod uwagę trudną sytuację międzynarodową na rynku mięsa, na którą wpływa szczególnie sytuacja z afrykańskim pomorem świń w Chinach, ale także z ptasią grypą, która tam szaleje, bo polskie mięso stanowi swoiste zamienniki dla niektórych gatunków hodowanych tam w Chinach. Naszym mięsem również rekompensowane jest to, co musi spożywać chińskie społeczeństwo, ale także pewne utrudnienia legislacyjne, które pojawiają się również u nas w kraju. Mam na myśli ustawę antyodorową, która bardzo mocno jednak uderzy w sektor produkcji zwierzęcej, jeżeli ona wejdzie w takiej formie, w jakiej jest obecnie konsultowana, i wiele innych aktów prawnych, które w jakiś sposób tutaj będą utrudniały życie rolnikom. Cieszę się, że rząd bardzo mocno otwiera się na postulaty tych środowisk producentów zwierząt, hodowców. Natomiast myślę, że tutaj to wsparcie jest jeszcze bardziej potrzebne, i to, o czym jeszcze mówił minister Ardanowski w tym wywiadzie, może w fragmencie, którego nie puszczaliśmy, ale bardzo ważne w tym kontekście jest to, aby sami rolnicy również zrozumieli, że w pojedynkę nie zawojują europejskich rynków ani światowych. Tutaj jednak kluczem jest zrzeszanie się rolników. Minister Ardanowski powtarza to jak mantrę i nie sposób się z tym nie zgodzić. Spółdzielczość rolna na poziomie 14%, którą mamy w kraju, to jest oczywiście pokłosie tej spółdzielczości PRL-owskiej, stąd ta niechęć rolników, no to jest poziom absolutnie skandaliczny. We Francji, w Niemczech, w Danii, w Holandii czy w Belgii poziom zrzeszenia się rolników w różnego rodzaju organizacje, spółdzielnie, grupy producenckie wynosi między 90 a nawet 100%. My nie mamy szansy konkurować nawet najlepszej jakości żywnością, szczególnie pochodzącą z tych najmniejszych gospodarstw, z takimi rolnikami, bo zjedzą nas, mówiąc kolokwialnie, koszty transportu. Pomoc rządowa jest niezwykle ważna i jest niezwykle cenna, natomiast sami rolnicy również muszą zrozumieć, że tutaj piłeczka jest także po ich stronie. Mieliśmy taką wspaniałą spółdzielczość, przecież jej korzenie sięgają jeszcze okresów zaborów. Dwudziestolecie międzywojenne to w ogóle był rozwój i potem no jednak te spółdzielnie działały na wsi i co, razem zniknęły z powierzchni ziemi z PGR-ami w reformie balcerowiczowskiej? One zasadniczo zaczęły znikać chyba troszkę wcześniej, w całym ogromnym okresie Polski Ludowej. Wówczas ta spółdzielczość funkcjonowała tak, że ten rolnik, który był akurat najbliżej partii, on tutaj najbardziej na tej spółdzielczości korzystał, a cała reszta czuła się okradana, i faktycznie tak było, bo ograbiano tych rolników bardzo często z tego, co wyprodukowali. Maszyny były tylko takim gdzieś zwiewnym marzeniem, efemerydą taką gdzieś krążącą. To się zaczęło troszeczkę zmieniać w latach 90., kiedy zaczęły powstawać bardzo duże grupy spółdzielcze na rynku mleczarskim. I to jest jakby taki wzór dla polskich rolników dzisiaj w Polsce. Spółdzielnie mleczarskie, które zawojowały europejski rynek, mają się świetnie. Te największe firmy znane nam z półek sklepowych działają właśnie jako spółdzielnie. Właściwie wszystkie. I potrafiliśmy, mówiąc kolokwialnie, wykurzyć z rynku na przykład takich wielkich rywali, potentatów światowych jak Nestle czy Danone w bardzo wielu tutaj sektorach produkcji mleczarskiej. Więc jednak da się. Można to zrobić w innych sektorach, ale wymaga to jednak chęci, no i bardzo dobrych ustaw o spółdzielczości. Kiedy prezes Kaczyński po raz pierwszy powiedział o tym programie Krowa Plus, to wtedy zaczęto przypominać słowa Margaret Thatcher o tym, że państwo nie ma własnych pieniędzy, rząd nie ma własnych pieniędzy, żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać, i mówiono, jakim to kosztem budżetu państwa będzie ten program realizowany. Skąd te pieniądze na dopłaty dla krowy i dla świni 500 plus i więcej będą brane? One tak naprawdę pochodzą z tych pieniędzy, które gdzieś cyrkulują w naszym obiegu gospodarczym. To jest troszkę błędne sformułowanie, że państwo nie ma swoich pieniędzy, bo państwo zarabia między innymi właśnie na obiegu tych pieniędzy w tej finansowej, to nie w takim finansowym ekosystemie. To będzie częściowo finansowane oczywiście z funduszu unijnego, no to są także te pieniądze, które my tam wpłacamy, ale to trzeba się postarać naprawdę mocno, aby potem te pieniądze z powrotem wróciły tutaj do nas, do Polski. To podobnie jak z programem Rodzina 500+, kiedy wszyscy mówili, że tak, będziemy dawać ludziom te pieniądze, które oni już teraz mają w kieszeni, żeby tylko im zabrać. Nie, to nieprawda, bo napędzamy koniunkturę gospodarczą, te pieniądze potem trafiają do konkretnych firm, napędza się cała gigantyczna machina. Ten program, mówiąc tak kolokwialnie, to Krowa Plus i Świnia Plus, on naprawdę może odbić się bardzo pozytywnie na finansach, szczególnie tych najmniejszych, ale także średniej wielkości gospodarstwa. To jest potężna grupa, o tym nie powiedzieliśmy. 30% gospodarstw w Polsce zaledwie to są tak zwane gospodarstwa duże. Duże, czyli w naszym polskim rozumieniu powyżej 50 hektarów. Cała reszta jest mniejsza.
to są wskaźniki nieporównywalne z państwami na zachodzie Europy, gdzie jednak te gospodarstwa są gigantyczne, czy w Ameryce Północnej. Ponieważ musimy zmierzać do końca, ja chciałam zadać na zakończenie naszej rozmowy takie pytanie i proszę o takie zwięzłe odpowiedzi państwa, bo rozumiem, że posłowie krajów, które uważają, że ta umowa Mercosur nie jest najkorzystniejsza, posłowie do Parlamentu Europejskiego będą mieli możliwości lobbowania za albo stworzeniem takich zapisów, które rzeczywiście zrównoważą interesy i wielkie korporacji przemysłowych i rolnictwa, ale także przecież nasze polskie grupy producenckie, organizacje zrzeszające producentów też są umocowane w międzynarodowych organizacjach. Myśli pani, że myślą państwo, że te organizacje też swoje działania podejmą w tej sprawie? Raz, że podejmą, dwa, że już od wielu, wielu lat podejmują. Organizacja, którą ja reprezentuję, od lat działa bardzo prężnie w COPACOGECA i tam jest właśnie zgromadzone i tam walczy. W 2017 czy 2016 roku po raz pierwszy my jako zrzeszenie i generalnie Rada Sektora Wołowiny zorganizowała protest pod budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Czyli już wtedy zauważyliśmy ten problem, już wtedy mówiliśmy, jak niebezpieczne to jest. Prowadzone. Zdecydowanie tak. Dziękuję państwu bardzo. Proszę państwa, państwa i moimi gośćmi byli pani Monika Przeworska, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i pan dyrektor Jacek Podgórski, Instytut Gospodarki Rolnej. Uprzejmie dziękuję. Rozmawialiśmy o stosunkach Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej i rynku rolnym i co z tego może wynikać dla Polski i europejskiego rolnictwa. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.